Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Lords of the Fallen. Weźmy się za odkrywanie tego korytarza, który tutaj znalazłem za tą runiczną ścianą. Jezu. O, patrzcie, kogo znalazłem. Nasza kumpela Jedka. O ty. No i mam cię. Okej. Zaraz sobie zobaczymy. Coś to miało być? Co tu się dzieje w ogóle? Tu nie można pójść. A szkoda. Bo widziałem tam jakąś skrzynię. Tu też nie można pójść. Natomiast tam można pójść. Gdzie jestem? Kojarzę tą miejscówkę. Czemu tutaj są wszędzie ci magowie? Ich się akurat dosyć łatwo pokonuje. Po raz kolejny widzimy ten posąg. O, i tego kryształu chyba nie znałem. A może znałem? Może nie? Nie mam pojęcia. Jestem słaby w kojarzeniu takich faktów. Otóż co? Dobra, możemy jeszcze pójść jeszcze wyżej. Jejku, jejku. No to jest świetna broń na rozbijanie właśnie obrony przeciwników. Super, demoniczny zabójca. The runes are like ghosts that travel between the dimensions. They form links between them and transport powers from one dimension to another. A rune can bestow incredible power on the simplest of objects. But I must be careful. Handling runes is dangerous. Dobra. Wchodzimy tutaj i gadamy z naszą ziomalką. Bloody well found it, Harkin. I've got it. This place is the knowledge. My family might be dead, but they left me this one book, and it's a map. It was a map all along, and now I will finally be able to read it. I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Aha. No dobra. Czyli koniec końców zadanie końcowe, czy tam ostateczne, czy tam jakkolwiek by tego nie nazwać, jest takie samo, tak? I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower. Dobra. A, to tutaj jeszcze mnie nie było, tak? O, chyba mnie jeszcze tutaj nie było. Jeju, gdzie ja byłem? A gdzie mnie nie było jeszcze? Dobra. Kolejne przedmioty. Sprawiedliwość. Oh. Tutaj jeszcze chyba nas nie było. Tak, jesteśmy po drugiej stronie. Oczywiście jest to zablokowane z drugiej strony. A jak tam dojść? Tego nie wie nikt. A ty? Dobra. Pójdźmy w takim wypadku tędy. O, bardzo, bardzo fajne widoki. Demoniczny zabójca, lekki napierśnik.
Uwielbiam lekkie napierśniki. Co my tu mamy? Ciężka zbroja, ciężka, średnia, ciężka. Ta wydaje się być troszkę lepsza niż ta nasza. 4, a ta jest lekka, tak? A, to jeszcze jest inna. My mieliśmy tą. A ta jest w ogóle jeszcze lżejsza. Co tu mamy? 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Broń fizyczna 65, opanowanie 15, 11. Dobra, może zostać ta. Tutaj ciężka, ciężka, średnia. Zobaczmy. Ja teraz mam tą. 2, 2, 2. Dobra, ta jest troszkę lepsza. Troszkę nam się wygląd zmienia. Upadły. Ciężka, ciężka, średnia, lekka. I my teraz nosimy ten. 2, 2, 3, 3, dobra. Jejku, ile tego się nazbierało. Dobra, tu nosimy najlepsze. Okej, wydaje mi się, że tak może zostać. Troszeczkę nam się wygląd zmienił. No i co? Dobrnęliśmy do portalu, tak? O, matulku. Ruiny ołtarza. Dobrze, skoro już dotarliśmy do tego portalu, to ja proponuję teraz się wrócić. Proponuję teraz się wrócić. Albo dobra, raz kozie śmierć, jak to mówią. Pójdźmy do tego portalu, zobaczmy, co tam się skrywa. Gdzie to się szło? Bo chciałem pobiec teraz do tego wielkiego kolesia, który gdzieś tam nawalał tą łapą, ale myślę, że to innym razem. Okej, tutaj. A tędy się nie da przejść. No to nam się wyjaśniło w takim wypadku. Chociaż może za blisko stoję. Tak też było. Widzicie, już bym ominął lokację całą. A widzicie, moi drodzy, to jest właśnie ta lokalizacja, w której walczyliśmy z tym trójnożnym bossem. I w tej oto lokalizacji właśnie spotkaliśmy naszą kumpelę. A tu co mamy? Czy ja tu byłem? Czy ktoś jest w stanie mi to powiedzieć? Najlepiej jest po prostu sprawdzić. Byłem. Bo są skrzynie pootwierane. Czyli byłem. Czyli jakbyśmy tutaj po prostu przyszli, to teraz byśmy otworzyli te wrota. Aha, okej. Okay. I jesteśmy w tym samym miejscu, tylko odeszli, przyszliśmy troszeczkę z innej strony. Czyli tak na dobrą sprawę odkryłem sobie całość i teraz to wszystko się fajnie zawiązało. Także możemy elegancko sobie kontynuować. Czyli tutaj mieliśmy możliwość, pomimo walki z tamtym bossem, spotkać się z Jedką. No pięknie, widzę. Dobra, już go rozwalę. Idziemy dalej. I stąd byśmy właśnie przyszli, tu byśmy sobie wszystkich, że tak powiem, mieli do pokonania. Okej, ciebie mi się nie chce akurat oglądać. Ojeju, ojeju. Ojeju, ojeju. Nie wiedziałem, że on jest taki silny. Dobra, wiecie co? Spadamy stąd. My już wiemy, gdzie mamy iść, tylko że teraz po prostu wszyscy wrogowie są niepozabijani, niestety. I tak na dobrą sprawę, tędy byśmy poszli. Chociaż prawdopodobnie nie byłoby takiej możliwości, bo wrota byłyby zamknięte.
Ale teraz są otwarte, bo już tam byliśmy. Tylko cholerka, wszyscy są na nasze nieszczęście żywi. A są żywi z powodu takiego, że wszedłem niepotrzebnie do tego portalu, gdzie myślałem, że mnie jeszcze nie było, a w gruncie rzeczy tam już byłem. Jedyny zastanawiający mnie jeszcze element to tamte wrota. Cholera jasna, no wszystko by wskazywało na to, że one są... Co to jest za gość? Wszystko by niestety wskazywało na to, że mimo wszystko tamtą lokację trzeba odkryć, niestety. Kurczę, ale ja tak nie lubię strasznie tych magów takich niebieskich, nie lubię z nimi walczyć. Ale dobra. I tutaj... Tak jakby... Gdzieś w tym miejscu... Było przejście do tamtej dźwigni. Tutaj widzę, że nie da się przejść. No ale tutaj te mapy są totalnie niespójne. Według mnie, widzicie? Przeszedłem przez te wrota i po prawej stronie powinienem mieć wejście do tamtej dźwigni i tutaj to się totalnie ze sobą, że tak powiem, nie pokrywa niestety. Tu nic nie ma. Muszę jeszcze raz koniecznie przeeksplorować to miejsce. Bo ja nie lubię, jak coś jest niezrobione, a tamta dźwignia ewidentnie jest niepociągnięta. Okej. Tam mieliśmy skrzynię. Zejdziemy jeszcze wyżej. O matko. Widzicie to? Na pewno widzicie, przecież... Zmarnowałem. Genialnie. Fajnie, że tutaj mamy przynajmniej... trzy ataki. Ja też trzy. Raz, dwa, trzy. Czwarty. Zaskoczyłeś mnie tym czwartym atakiem. Dobra. I tutaj jest jeszcze jedna dźwignia. Cholera, jasna. Czyli tych dźwigni jest jednak więcej. Zobaczmy. Nie wiem, nie kojarzę. Tutaj mamy coś. Oczywiście, że otwórz. Hełm lekki, demoniczny. Okej, zdobyliśmy cały set demoniczny. Fajnie. Dobra, i w związku z pociągnięciem tej dźwigni coś tutaj się chyba niby zmieniło. Ja jeszcze sobie... Okej, to się odkryło. Zobaczmy. Dobra, jeszcze możemy tutaj pochodzić chwilę. Tu nic nie ma, tu była skrzynia, tam był ten mag i stamtąd powinniśmy przyjść. Dlatego pójdziemy jeszcze tutaj na górę. Tutaj nic nie było i tutaj były drzwi, które są zablokowane z drugiej strony.
Okej, okay, poukładałem sobie już praktycznie wszystko. Zostało mi teraz tylko pójść tutaj i tutaj. Dobra, możemy atakować. Co to miał? A ty za mną poszedłeś, tak? No dobra, to jeszcze cię rozwalę, skoro tak bardzo prosisz. Już doczekałeś się, doczekałeś. No i dobra, nie wiem co to jest. To, aha, to jest zwykła kolumna. Nie wiem gdzie dojdziemy, nie wiem co odkryliśmy, nie mam zielonego pojęcia. Czy to będzie walka z jakimś bossem? Chyba jeszcze nie. O jajku, kolejny tytan. Pokaż mi, gdzie masz swoje serducho. Tutaj, stosunkowo blisko. A, zblokowałeś się. To bardzo się cieszę. Tarcza. Super. Jeden padł. Tu jest zablokowany kryształ. Ojejku, czemu ja tak jakoś dziwnie krzywo siedzę cały czas? Tutaj nie ma nic. Tutaj także nie ma nic. Patrzcie, jesteśmy po drugiej stronie tamtej komnaty. Świetnie. Powoli mi się tutaj wyjaśnia wszystko. Okej, i teraz możemy pójść jeszcze na górę. I tam też pójdziemy. Możemy pójść w prawo i w lewo jak zwykle. O, 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 o. Czyżby? Czyżby się udało? No i żegnamy się z panem potworkiem. Posłuchajmy tego. No dawaj. Kolejny jakiś. No masz. Dobra. I teraz tak. Aha, dobra, to jest jedno i to samo zejście, wejście. Czyli mamy tam do odblokowania takie coś. I tutaj mamy jakieś drzwi. A te drzwi już mamy odblokowane, bo to są te same drzwi, które były tutaj. Okej, okay, wszystko się fajnie połączyło. Oczywiście jak zwykle zresztą, bo zawsze to się wszystko fajnie łączy. Tej komnaty jeszcze nie znam. Wyłom. Czego mnie to ulało, tak? Czy jakiś kurczę był kamikadze? Chyba go zabiłem. Tak mi się wydaje. Tutaj, co my mamy tutaj? Kolejną jakąś runę. To na pewno można w jakiś tam sposób magiczny opuścić oczywiście. Jaki to jest sposób? Niestety nie znam. A skoro jest nieopuszczone, no to idziemy dalej tam, gdzie pójść możemy. No dobra, uciekłeś sobie i co ci to daje? Okej. Zostałeś pokonany. O, masz. Jak on to robi, że ja jeszcze obrywam już po tym, jak on zginie?
Tam można pójść. Cały czas rozglądam się za jakąś dźwignią, która opuszczałaby tamtą windę. Sztylet, o, to coś dla nas. Przypomnienie, jakiś topór. Waga po prostu mega giga. O, tu coś było. Blask. To chyba to, co zdobyliśmy przed chwilą, czy nie? Kurczę, już nie wiem. Dobra. Mamy tutaj tego gargulca i jastrzębia. Dlaczego to jest teraz takie kozackie? A, bo sobie zwinności dodaliśmy, widzicie? Czemu ta szybkość ataku tutaj jest taka kiepska? Kurczę, jak mi to przeszkadza. No nic, zobaczmy, jak będziemy tym walczyć. Południowa prastara pułapka. Tutaj mamy kowalinio. I tyle. Wow. 300 to już całkiem, nie? Sporo. O, tego oczywiście nie możemy odczytać. Czyżby to było tak, moi drodzy, w końcu dotarliśmy do tej dźwigni, która mnie tak zastanawiała, czyli to troszkę dalsza droga. I co, teraz, gościu, już przestałeś napierniczać tą łapą, tak? Podejrzewam, że to on jest tym właśnie niszczycielem. Przynajmniej na takiego niszczyciela wygląda. Okej, pojawiliśmy się w takim oto miejscu. Możemy iść tędy. Lub tędy. Gdzie woli się iść? W górę czy w dół? Ja zdecydowanie wolę chodzić w górę. Hue, hue, hue. Coś tak, jakbyśmy tu już byli? Tak. Byliśmy już tutaj. Czyżby wszystko nam się konkretnie fajnie domknęło? Na to by wychodziło. W takim razie uderzamy na dół. Ale moment, 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 bo to jest cały czas ta sama lokacja, w której to już byliśmy. Kojarzycie, prawda? Tak, dokładnie tak. Na pewno kojarzycie. W takim wypadku odwiedzimy naszego starego znajomego, który był gdzieś tutaj. Albo tutaj. W każdym razie gdzieś w tych okolicach. Może teraz już nie będziemy mogli z nim porozmawiać. Poszedł sobie, niestety. W takim wypadku to i my stąd sobie już pójdźmy. Muszę się teraz mieć na baczności, ponieważ ta broń, którą mam aktualnie przy sobie, nie posiada ataków magicznych. A widzicie, i tutaj było zamknięte, a teraz nam się otworzyło i możemy w końcu zejść do tego potworaka, tak? Który już nie nagina tak tą łapą w podłogę. Czyli tutaj wkradła nam się troszeczkę kilka elementów gry logicznej. O, i nawet się pojawił mostek w celach skrótowych. O, temu to w ogóle teraz nic nie robię. No i co ja mam ci zrobić? Patrzcie, nic mu nie zrobię. Nic mu nie zrobię, bo nie posiadam ataków magicznych. To jest jedyny atak magiczny, jaki posiadam. I to jest właśnie ten problem.
Okej, ktoś pamięta drogę powrotną? Jacyś chętni, żeby mnie poprowadzić? Wow! Okej, tutaj różnica jest naprawdę spora. W takim wypadku tobie też prawdopodobnie nic nie będę robił. A nie, robi to całkiem sporo. I co z tego, skoro nie pamiętam, jak się tam szło. Z powrotem do tego kolesia. Na pewno nie tędy, bo tutaj to się schodziło właśnie do tych pająków. Spierniczamy stąd. Którędy to było? Może po prostu zeskoczymy tam na dół? A nie, tam na dół to nie. Kurczę, już był taki moment, w którym mogliśmy iść w stronę tego gostka. Może bym po prostu tak zeskoczył tutaj? Nie wiem, co mnie zaatakowało. Chyba to wielkie stworzenie skaczące. Ale ja prawdopodobnie popełnię tą samą głupotę. I też zeskoczę tam na dół. Dobra. Masz. Bo jest tak według mnie zdecydowanie szybciej i szkoda po prostu czasu. Aby tylko dobrze upaść. Okej. O Jezu. Elegancko. Powiem wam, że klepiemy już dosyć porządnie. Co to za gość jest? Co to za gość? Dobra. No dobra, chyba idziemy do niego. Co wy na to? Boicie się trochę? Ja też się boję. Dlatego zostawimy sobie to na kolejny odcinek, ponieważ ten już ma prawie 30 minut i będzie to idealny moment, w którym zaczniemy sobie kolejny. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku, a jak widzicie, kolejny odcinek naprawdę będzie warto obejrzeć, bo sam nie mogę się tego doczekać. Trzymajcie się.